A teraz trochę bardziej przyziemnie na temat bezpieczeństwa technologii bezstykowych. Rok 1901, dzięki pracom Nikoli Tesli, udało się przesłać pierwszy radiowy sygnał pomiędzy Anglią a Kanadą. I od tamtej pory minęło już ponad 100 lat, a ludzie dalej uwielbiają przesyłać informacje bez użycia kabla. Ja wam opowiem o tym, jakimi niebezpieczeństwami się to wiąże. A więc wróćmy do roku 2012 i do poznańskiej karty miejskiej. W 2012 roku wynikły dwie afery bezpieczeństwa związane z tą kartą, ale żeby zrozumieć lepiej problem, musimy się jeszcze troszkę cofnąć do roku 2008. W roku 2008 został złamany algorytm szyfrujący Krypto1. Zostały wydevelopowane narzędzia do łamania tego algorytmu, co umożliwiło klonowanie kart MIFER. Tak, zgadza się. Komkarta działa w oparciu o standard MIFER Classic 1K, tak jak większość kart na świecie używanych wtedy do jazdy, do komunikacji miejskiej. Dzięki czemu przy użyciu takiego programatora można było szczytać dane na karcie, zaprogramować ją na nowo i jeździć za darmo. I teraz, jeżeli chodzi o drugi błąd, polegał on na błędnym zapisie biletu na naszej komkarcie przez biletomat. Jak wygląda normalna transakcja? Wybieramy swoją taryfę, płacimy na przykład gotówką, wtedy bilet jest zapisywany na naszej karcie i następuje weryfikacja płatności. Jeżeli wszystko jest OK, dostajemy komunikat finalizujący. Jeżeli coś się nie zgadza, bilet jest usuwany i następuje zwrot płatności. No dobrze, i teraz zapytacie się, gdzie jest błąd? Cofnijmy się kawałek. W zapisie biletu, jeżeli co się stanie, kiedy wyjmiemy naszą komkartę z biletomatu? Tak naprawdę nie można już usunąć biletu, który jest zapisany na komkarcie. Weryfikacja płatności zostaje przerwana, ponieważ cała transakcja zostaje przerwana, a mamy bilet już zapisany i możemy jeździć za darmo. Więc teraz mam taką prośbę do was. Jeżeli utożsamiacie się z którąś z tych technologii, podnieście rękę. Na przykład karty dostępu lub tagi do waszych domofonów lub do pracy. No chyba wszyscy mamy, tak używamy w pracy. Komunikacja miejska. Sporo nas. Płatności zbliżeniowe. Systemy keyless. No oraz płatności mobilne, takie jak Google Pay albo Apple Pay. No i teraz, jak widzicie, tych technologii jest bardzo dużo. No i niestety nie starczy mi tych 12 minut, żeby opowiedzieć wam o wszystkich, więc musiałem postawić tezę. W miesiąc czasu nauczę się, jak hakować samochody. Więc zanim dojdziemy do samochodów, najpierw musimy się do niego dostać, czyli musimy pokonać nasz domofon, naszą bramę garażową, bo oczywiście wszystko testujemy na naszych rozwiązaniach, no i do naszego samochodu. Więc zacznijmy od domofonu. Tutaj mamy najpopularniejszy model produkowany w Polsce przez firmę ACO. Działa on w standardzie Unix 125 kHz. Całość opiera się na tym, że gdy zbliżymy naszą kartę, zostaje przesłany unikalny identyfikator naszego tagu i jeżeli on jest zapisany w domofonie, zostajemy wpuszczeni. Ale co jeżeli zamiast domofonu zbliżymy do naszej karty taki oto programator? Możemy skopiować sygnał i zapisać go na większej ilości kart, w sumie na dowolnej ilości. Cała zabawa będzie nas kosztowała 8 dolców, bo tyle kosztuje ten programator i tyle jest warte nasze bezpieczeństwo w tym wypadku. Co się stanie? I teraz przechodzimy do bramy garażowej. Zastanawialiście się kiedyś, co się stanie, kiedy naciśniecie przycisk w pilocie? Oczywiście brama garażowa się otworzy, ale tak naprawdę co stanie się pod spodem? Dzięki takiemu urządzeniu, jakim jest programowo zdefiniowane radio, możemy wybrać sobie częstotliwość, na której słuchamy i sprawdzić, co tam się dzieje. A więc naciskamy jeszcze raz przycisk naszego pilota, ustawiamy odpowiednio nasze radio i widzimy jakiś sygnał na 433 MHz. Jeżeli go zbliżymy, widzimy tak naprawdę ciąg zer i jedynek, które zostają przesłane do naszej bramy garażowej. I tak naprawdę ten ciąg jedynek odpowiada takiemu przełącznikowi, który jest albo kod jest zapisany w naszym kluczyku, albo mamy taki przełącznik. I tak jak widzicie, dwa pierwsze przełączniki są w trybie on i jest wysyłana jedynka, potem jest off, czyli jest wysyłane zero. Nasz kluczyk jest 10-bitowy akurat w tym wypadku.
Więc teraz, jak otworzyć taką bramę garażową? Sami Kamkar zaproponował atak "Otwórz się sezamie". Działa on na wszystkie bramy garażowe, które opierają się o stały kod dostępu. Ich klucz zawiera się pomiędzy 8 a 12 bitów. I w początkowej fazie cały atak trwał 3 minuty brute force'em, czyli zostały wysyłane wszystkie kombinacje danego kluczyka do bramy. No ale tak siedzieć 3 minuty u kogoś pod bramą to też tak trochę podejrzanie. Więc trzeba się zastanowić, jak ułatwić ten atak. Może czas sprawdzić, skąd brama garażowa wie, czy jest wysyłany najpierw jeden, a kiedy drugi kod. Kiedy ten kod się zaczyna, a kiedy kończy. Tak naprawdę brama garażowa o tym nie wie, ponieważ korzysta z rejestru przesuwającego się. Rejestr przesuwający to jest takie urządzenie, które w rytm impulsów zegara, w rytm taktów zegara zapisuje do rejestru albo 0, albo 1. Zależnie co jest na wejściu. I w kolejnym takcie ta wartość jest przesuwana. A więc teraz wiemy, że nasza brama garażowa działa w oparciu o rejestr przesuwający, więc w normalnym brute force musimy wysyłać dwa klucze, na przykład dwa klucze 12-bitowe, żeby sprawdzić te oba klucze. Czyli to jest łącznie 24 bity. I teraz, korzystając z tej wiedzy, możemy wysłać tylko jeden sygnał, który ma 13 bitów i sprawdzimy te oba klucze. Czyli mamy oszczędność rzędu 11 bitów. I teraz idąc dalej, żeby jeszcze bardziej zoptymalizować ten atak, wykorzystajmy sekwencję De Bruyne'a. Mamy rozpisany na tablicy przykład 3-bitowego klucza, który zajmuje dokładnie 24 bity, żeby go złamać. I teraz, korzystając z sekwencji De Bruyne'a, skracamy tutaj te wszystkie kombinacje tego klucza i widzimy, że mamy pierwszy klucz, drugi klucz, trzeci klucz. I teraz, mając tą wiedzę o tym, że brama garażowa opiera się o stały kod dostępu, zawiera się pomiędzy 8 a 12 bitów najczęściej i optymalizując cały atak sekwencją De Bruyne'a, możemy skrócić ten 3-minutowy brute force do 8 sekund. Czyli tak jak widzicie, normalnie ten 3-bitowy klucz zajmował 24 bity, w sekwencji De Bruyne'a 10 bitów i można to ładnie skrócić. I teraz jak już jesteśmy przy samochodzie, weźmy dostęp bezkluczykowy. Jak on działa? Kiedy podchodzimy do samochodu z naszym kluczykiem, przeważnie jest wysyłany taki sygnał na 125 kHz, tak zwany sygnał wzbudzający. Kiedy kluczyk go odbierze, wysyła sygnał na 315 MHz albo 433, który otwiera nasze auto. I wtedy możemy sobie spokojnie odjechać. Ale co jeżeli nasz kluczyk jest w dużo większej odległości i nie może zdobyć tutaj sygnału wzbudzającego? Pomogą nam oto takie dwie walizki. Mówiąc kolokwialnie, bo tak naprawdę to jest atak retransmisji. Czyli samochód dalej wysyła sygnał wzbudzający, jest odbierany przez pierwszą walizkę, wysyłany do drugiej. Druga ją oczywiście odbiera i z powrotem wysyła do kluczyka. Kluczyk wysyła z powrotem informację do otwarcia auta, która jest odebrana i przesłana z powrotem do pierwszej walizki. Pierwsza walizka ją odbiera i przesyła do samochodu. I tak naprawdę tutaj możecie zobaczyć, jak robią to profesjonaliści. I teraz pomyślicie, to nie może być takie proste. Mój samochód na pewno jest bezpieczny. Nieprawda. Firma ADAC przeprowadziła testy na systemach Keyless na 200 markach samochodów, przepraszam, na 200 modelach samochodów i tylko 4 okazały się bezpieczne. Tak jak widzicie, pan z plecaczkiem podszedł z wielką anteną i odjechał autem wartym akurat tutaj w opisie 90 tysięcy funtów. Nową Teslą. Trwało to kilka sekund. Teraz jak już widzieliście, jak robią to profesjonaliści, to proszę zobaczcie, jak robią to amatorzy. Akurat w tym wypadku nie jest to system Keyless, jest to system, który opiera się również, tak jak nasza brama garażowa, o stały kod dostępu. Jest to Subaru Forester model 2007 i wystarczy zgrać tutaj sygnał kluczyka i można go w dowolnej ilości powtarzać i wtedy ta sekwencja jest zapętlona i cały czas będzie nam otwierała auto. Ja, jak udało mi się to zrobić, to byłem trochę przerażony. Dziękuję serdecznie.